Tomek, z tego co mówisz, oprócz tych trudności, wiadomo, które no, są oczywiste przy tym problemie. Cóż ci będę mówił o trudnościach? O trudnościach to my mamy dziennik telewizyjny. Dokładnie. Więc wcale nie ciągnę cię za to, żebyś o tym opowiadał. Natomiast troszkę nam się układa taki naprawdę ścielankowo idylliczny obraz twojej osoby, uśmiechniętej na pewno, to się ceni, zadowolonej, ale nie chce mi się wierzyć, że nigdy nie było takich prawdziwych, podkrót to nie jest najlepsze słowo, depresji, załamań. Słuchaj, nie mam łatwego charakteru, bycie ponad 40 lat inwalidą i bycie ponad 20 lat w kościele adwentystów do czegoś zobowiązuje. No dobra, ale miałeś jakiś taki moment naprawdę skrajnego już załamania. No były, no największy problem, największe załamanie to miałem w wieku 20 lat, bo w wieku 18 lat podjąłem decyzję, którą mi do tej pory nie możemy do końca zapomnieć. Zdecydowałem się na kilka bardzo ryzykownych zabiegów operacyjnych po konsultacjach z kilkoma lekarzami. Dawali mi 50% szans, że być może będę się mógł jakoś samodzielnie poruszać. Te operacje trwały... To było 5 operacji chyba w ciągu 2 lat, prawda? Tak. Mhm. I z tego nic nie wyszło. I wtedy postanowiłem, że ja z tego tramwaju wysiadam i postanowiłem się wykończyć. No ale znowu się wtrąciła opatrzność, bo mimo, że sobie podciąłem żyły i zjadłem żyletki, to jednak widzicie... Podciąłeś sobie żyły? Tak. No mogłem ci pokazać, tylko mi podciągnij rękę, może to... Odpiąć czy podciągnąć? Niekoniecznie, bo to kobiety na sali, ale wierzymy. Podciąłeś sobie żyły i potem połknąłeś jeszcze żyletki. Tak, połamane żyletki. I taka się cały coś nie wiem, że jak to było, że to przeze mnie przeszło i nic mi się nie stało, chociaż się... A jak to, gdzie to było, gdzie to się stało? To było w szpitalu, w którym miałem zabiegi operacyjne. Byłeś tam wtedy? Na sali nie. Dlatego obudził się jeden pacjent i narobił szumu i w sumie... Dziwna sprawa faktycznie, że narobił szum. No i w sumie tak brakowało ponoć. A mi później mówić paru minut, żebym już odleciał do krainy wielkich łowów. Nie będę mówił, że czasem tego nie żałuję, bo już miałbym... Wiemy, jak oglądasz dziennik, tak? To już, już miałbym święty spokój. Ale nie, no tak na serio, nie żałujesz, że nie masz świętego spokoju, prawda? Ja, czy wiesz, jak chcesz wtedy odpowiedzi, to była różnie. Pytałeś się, czy zawsze jestem uśmiechnięty. Bywam uśmiechnięty, ale jak się na przykład w nocy nie mogę przewrócić z boku na bok, czy coś innego, to czasem mnie nerwa bierze, bo ileż można się męczyć. I w sumie po co? Czyli to... Kolejny cud w twoim życiu. No można tak to nazwać. Co miałeś 20 lat, byłeś młodym chłopakiem. Co pozwoliło ci po tym jakoś stanąć na nogi? Znam, znam osobę, która też chciała raz popełnić samobójstwo. Odcięło jej jedną nogę. Chłopak rzucił się pod pociąg. I dla niego czymś takim było, to jest też niesamowite. Żałuję, że nie mam żadnych nagrań, żeby wam pokazać. Ktoś mu zaproponował grę w tak zwany amp football. Słyszałeś o amp footballu? To jest piłka nożna, tak mówiło się o piłce nożnej właśnie, piłkarzykach, a słuchajcie, wszystko się da. To jest piłka nożna dla osób po amputacjach nogi. Grają na wóz. Nie, jednej nogi. Czyli mają dwie kule, biegają jedną nogą, no i strzelają tą jedną nogą, którą mają. Bramkarze natomiast
To są osoby, które mają dwie nogi, natomiast nie mają jednej z rąk. Tak to wygląda. I dla tej osoby, z którą rozmawiałem, właśnie czymś takim, co pozwoliło się z powrotem dźwignąć, co pozwoliło znaleźć jakiś sens życia, było akurat to, że ktoś mu zaproponował, że może dalej uprawiać swój ukochany sport. Że może coś robić, prawda? Czy ty już wtedy znalazłeś coś takiego? Znaczy, ja od dziecka, jak już mówiłem, byłem człowiekiem wierzącym, najpierw w kościele katolickim, później w kościele adwentystów, ale byłem człowiekiem bardzo wierzącym, bo rozwoju mojej duchowości pomogły mi też kontakty właśnie w internecie z różnymi duchownymi, czy to jezuitami, czy paulinami, czy jeszcze innymi tam duchownymi, którzy nie tylko, wiesz, znali dobrze teologię i filozofię, ale nawet Pismo Święte, którzy właśnie zajmowali się różnymi działaniami społecznymi. Miałem znajomych sympatyków z teologii wyzwolenia, nie wiem, czy kojarzysz, co to jest. To jest taki nurt w kościele katolickim, który stara się połączyć zasady Ewangelii z zasadami sprawiedliwości społecznej. Głównie reprezentowany w Ameryce Południowej. Jeśli ktoś oglądał kiedyś film pod tytułem albo czytał książki Misja o jezuitach w Ameryce Południowej w XVII wieku, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Tomek, czas na małą przerwę dla nas, ale nie dla Państwa. Państwo zobaczą za sekundę pewien teledysk osoby, która automatycznie mi się z Tobą skojarzyła, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy. Ponieważ oprócz tego, że zawsze byłem chrześcijaninem, to zawsze się jako humanista interesowałem religioznawstwem, filozofią.